Najładniejsza bombka wygrywa. Czas start. Słuchajcie, mamy godzinę i dowolność, jeżeli chodzi o wybór rzeczy. A co będzie za 15 minut, to zobaczycie. A mnie to w ogóle nie powinno być. Mam dwie jakby rzeczy, w których jestem bardzo słabo rozwinięty. Jedna rzecz to dawanie prezentów i wymyślanie ich, jak każdy wie. A druga to właśnie taka plastyka i rysowanie. I jak były takie zawsze zabawy w szkole, to jakby najgorszy dla mnie był. Tak? Tak. Dlatego ciekawy jestem, co zrobię i jak to będzie wyglądać. Będę się starał, ale... Ja z kolei powiem ci, że uwielbiam coś takiego robić. Strasznie się cieszę, że to jestem, bo kurde, podoba mi się takie, takie mazowanie na ten tego. Nie wygląda, jest nie? Mega utalentowany artystycznie w ogóle. Serio? Ej dobra, to jestem w szoku teraz. Ale jakby najbardziej mi się wydaje z naszego domu. To jest po prostu mulina. Włóczka w sensie jakaś? Mulina. Nie wiem, no nie wiem, no włóczka, która jest w takiej formie podana, to mulina. Bom, 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 bom. A dobra, a macie jakiś pomysł w ogóle na... Ja mam tak, pomysł. Ale już widzę, że jakby był beznadziejny, więc... Aha. Moją koncepcją jest to, że chciałam zrobić choinkę i po prostu jakby na tej choince ozdoby później i tak dalej. Wiesz, o co chodzi. Moją koncepcją jest to, że przez to, że ona jest duża i ma dużą powierzchnię, taką solidną dość, to zrobię na niej cztery obrazki, takie świąteczne. A spód będzie taki, jakiś taki błyszczący, bo tam widzę broka. Michalina, fajna dziewczyna, lubię, fajna to jest rozkmina. Moja bombka to jest niebo z gwiazdkami. Super kolego, zobacz tu, niebieski kolor, jest tu fajnie, jestem ziom też i obok mój i jest super. Nie umiem malować, ale mam to... Dupie. Jaka jest nagroda do wygrania? A kochanie, nie powiem, ale coś świątecznego. Czy powiedziałaś kochanie? Kochanie. Ja sobie na storce tak zrobiłem, nie czy ty widziałaś. Nie. Naprawdę, niespecjalnie chciałem powiedzieć kochani do widzów, bo powiedziałem kochanie. No ale tak się zdarza. Ja tak. Kochanie, jeżeli chcecie więcej takich smaczków, to oczywiście wpadajcie na nasze Instagramy. Teraz smak nieba. Bo wiesz, musisz fade zrobić i bierzesz takie coś i patrz. Lepo. Kochani, kto pierwszy losuje trudniej? Szachnie ja. Szachnie ja. Co masz? Czytam. Wymień 6 kol. Za każdą brakującą masz jedną minutę mniej na ozdobienie bombki. Ale ja nie znam nawet nazwy, chyba żadnej, czekaj. To możesz zanucić i ci zaliczymy. Przybierze lidowe tlen pasterze. Chwalę sobie, że to jest to samo, nie? Tak. To jest to samo. To samo. To jest to samo. Cicha noc. O, proszę. Dobra, to? Tak. Bóg się rodzi, to struchleje. Panie rezygnuję chyba z tego, że trzy wystarczą, nie bym myślał. Okej, okay, czyli Przemuś ma odjęte 3 minuty. Nie, mam odjęte 3 minuty. 3 minuty. Faktycznie 3. Moim utrudnieniem, kochani, jest, uwaga, uwaga, na twojej bombce musi pojawić się bałwan. O, chcesz moją? Ale easy. To wystarczy Dominika. Ale zepsuło mi to koncepcję całkowicie. Nie, to mi psuje całą koncepcję, używasz tylko 3 produktów do końca wyzwania. O nie. Ale lipo. Wymień 5 tradycji świątecznych, za każdą brakującą tego Przemka mniej na minutę na ozdabianie pomocy. Easy, przecież to takie proste. Tradycje, to tak, wigilia, choinka, prezenty, Kevin sam w domu, oglądanie Kevina z rodzinką, o tradycja, proszę. I na wigilii na przykład taka bardzo fajna, dzielenie się opłatkiem. O, z innymi, dlatego że ja lubię, znaczy lubię, to każdy zawsze tak to traktuje jako takie ale co można pogadać z rodzinką i wszystko bardzo fajnie, złożyć jakieś życzenia od sobie. Zaliczam się to. Ja dam ciekawostkę, że ja jakby głównie zawsze całe życie życzyłem nawzajem. Jestem ciekawa, jak jest wasza ulubiona potrawa świąteczna? Pierogi. Ja też, team pierogi. A jakie? Bo ja na przykład bardziej lubię... Ja bardzo szukam, jak coś. O, ale ej, właśnie, a jaka jest zupa u was na wigilijnym stole? Grzybowa. No właśnie, miałam pytać, żurek bo o niektóre... Co? Co jest? U mnie na przykład tylko barszcz. A nie, to barszcz grzybowy. Może raz w życiu się zdarzyło, że tylko jest barszcz jakby grzybowy, a tak to barszcz normalnie czerwony. Czerwony? Barszcz grzybowy? No, nie no, barszcz z łóżkami, no. Ale czerwony. No, czerwony, a jaki? A oni mają grzybową. I nie macie barszcz z łóżkami? Też jest bardziej chyba grzybowa. To wygląda, słuchajcie, jak motyw bałwanka zawarty w pokażce. Tak. To jest bałwan. Dobra, solidny bałwan. Ale w przerwie odrobienia bombek zobaczmy, co kryje się w kalendarzu adwentowym. No i oczywiście mamy 2 zadanka. Naucz się śpiewać jedną świąteczną piosenkę lub kolędę. I tutaj mam posprzątaj swój pokój. Czyli jest to dla mnie po prostu wyzwanie, bo praktycznie sprzątam tutaj codziennie, więc dzisiaj na pewno też, ale jeżeli chodzi o to stricte wyzwanie, to robimy je oczywiście na odcinku ze wszystkich wyzwań. Dobra, kochani, losujemy kolejne utrudnienie. Uwaga! Przez 2 minuty musisz dekorować bombkę będąc w ruchu. Nie możesz siedzieć, stać, leżeć. No to przecież tańczę. A kukaracza, a kukaracza, ole, 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 o. A kukaracza, nie, nie a kukaracza. Oj, 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 oj. A
Dobra, teraz ja, uwaga, uwaga. Moim wyzwaniem jest, na twojej bombce musi pojawić się Reniver! Znowu utrudnienie! No nie, znowu? Wymień 11 wigilijnych potraw za każdą brakującą masz minutę mniej na zdrowienie bombki. O, lipa. I znowu muszę wymieniać. Gałąbki, o których gadaliśmy, ale bez mięsa. Ale wigilijne! No to u mnie jest! U mnie w Wigilię są normalne nie, gołąbki bez mięsa, nie. Z grzybami. A, bez mięsa! No tak! Pierogi ruskie, pierogi z kapustą, to już mam trzy. Ej, są pierogi ruskie? Tak, są. Karp, no, też, no. Barszczyk z łóżkami, plus też ja mam na przykład jakby barszcz biały z grzybami. Ile wymieniłem? To lipa! No to przykro mi, Domin, ale masz 5 minut. Powiem tak, moje bombki już nic nie uratuje. Dusza artystyczna się odezwała. Tylko artysty we mnie jednak brak. Piosenki świąteczne przez 2 minuty. Ale będzie super, last tylko proszę głośno. Dobra, Christmas. Przez 2 minutki. But the very next day you gave it away. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. One dun 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 play. Hey! Chrystus się rodzi na zespół błodzi. Anieli grają kule, witają cuda, cuda ogłaszają. Wystarczy? Jest, koniec. Brawo! A ja chcę pokazać, że zrobiłam reniferkę. Czarnej wody. Używam trzeciej rzeczy jak coś, ostatniej. Który... Dawaj, losujemy kolejny te. Ja już prawie skończyłam bombkę. Oj, wziąłem dwie. Daj. To możesz mi dać drugą. A już. O Jezu, jak Boże, jakie cudowne. Patrz. Muszę mieć, widzowie, niestety, zasłonięte oczy przez 2 minuty. Nałożysz mi Nino? Nino. Ja myślę, że Przemek w ciągu tych 2 minut zaśnie. Możliwe, no czekaj, robię challenge, czy mi się uda zasnąć. Dobra, słuchajcie, ja uwaga, wybrana przez ciebie osoba wymyśla, co masz dodatkowo namalować na swojej bombce. Czemu mam same rzeczy, jakby psujące mi koncepcję mojej bombki pierwotnej? To prawda, trochę ci psują. Przemek, nie widzisz mojej bombki. No nie. Co tu ma być na niej? Pies. Gęgarek na przykład? Gęgarek, tak, słodziutki. Pada śnieg, dzwonią. Przeczytać ci? Ani Mikołaj. Poproszę. Najpierw ja. Nie tu się, bo człowiek próbuje zastąpić. Wymień się z kimś bombkami na 3 minuty. Oj, pole! Ej! Z Przemem dawaj. Ej, tylko że Przemek musi używać jakby tylko tych rzeczy, znaczy... które... Więc trochę lipa, bo tu jest tylko gwiazdka. Nie, właśnie. Nie, on nie musi, ty musisz. To jest twoje utrudnienie. Przecież Dominikowi czytałam. Daj Dominikowi. To co? To mówię, że najpierw tobie czytam. Czyli ja się wymieniam z kim chcę, tak? Tak. Proszę, nie. To masz. Nie! Co to mówiłaś na go z ciałem z Polo? Nie! Czyli ja na twojej pompce muszę psał mieć. Lipa! Tak. Lipnie, co ja zrobiłem w ogóle? Nawiąż w swojej bombce do czegoś z członków Gen Z. Przecież to są solidne gwiazdy, tak? Ej, dobre. Akurat dobre. Więc przyklejam gwiazdy. Ja w tym momencie robię psa na tej bombce. Solidnego. Solidnego. O nie, bardzo tylko już, nie to. Bardzo już nie chcę. I nie poszedłeś spać. Pogadałem ciągle. Ej, przecież ty mi tą bombkę psujesz celowo, żebym nie wygrała. Ale ja ci robię tak jak u mnie. Skończyłam ci psa malować. Patrz, jaki piękny. Ej. Solidny piesek. Ja się na przykład dno robię i też uważam, że będzie ładne. I musimy się już zamienić. Wasze bombki się niewiele różnią od siebie. Psu oko zrobiłem, ale no, lipne nice, chyba. Nice. Nie, lipne chyba. Ty, no nie, no zesrało się tu coś. To po prostu wygląda jakby lipa. Ktoś tu się zesrał. Patrz, masz nowe gadżety na bombce. Ej, kamera, powinien być turlanie, przeturlanie bombki przez cały stół. Ej, normalnie Dominika bombka nabrała nowego artystycznego wyrazu. Nie ma za co. Kochani, oficjalnie 5 minut przed czasem skończyliśmy bombki. A ja tobie 2 minuty przed czasem. Tak jest. Teraz możecie zobaczyć, jak pięknie się one prezentują. Dobrze, proszę państwa, tak się prezentuje moja bombka. Inspiracją była choinka, ale mogłam wykorzystać tylko 3 produkty, więc użyłam sobie zielonego mazaka, wiadomo, żeby imitowało to choineczkę. No i dodatkowo różnego rodzaju kolorowe ozdoby imitujące bombki, jakieś gwiazdki, takie pierdoły. Wydaje mi się, że wyszła całkiem w porządku. No i co? I tyle przecież. Nie mam nic więcej do dodania. To jest, kochani, moja bombka. I koncepcją na moją bombkę było to, żeby po prostu była brokatowa. I miało być takie ombre brokatowe, że przechodzi z granatowego w srebrne, w białe i tak dalej. No ale niestety utrudnienia trochę zaburzyły moją koncepcję i prezentuje się w ten oto sposób. Czyli mamy tutaj zaprezentowany po prostu cały obraz zimowej aury. Mamy tutaj góry na dole. Widać ten kształt. Tu widać linię horyzontu, a na niebie pojawiające się symbole typowe zimowe, czyli bałwan, renifer. I tak to właśnie się wszystko prezentuje. Moja bombka, słuchajcie, przedstawia artystyczny niemat, który zwraca na siebie zawsze uwagę, dlatego że przyciąga oko, bo jest taki cały miszmasz, który w głębi swojej bombki ma tutaj
choinkę i bałwana, czyli takie świąteczne atrybuty. Dodatkowo jest pies, którego zrobiła Fausti. Nie skustomizowałem go, bo fajnie tutaj pokazuje taką inność na tej bombce, a przez to, że jest artystyczna, to właśnie w ten sposób miała wyglądać. Chociaż na początku myślałem, że zrobię 4 obrazki, ale stwierdziłem, że nie wychodzą mi tak ładnie, jak myślałem, bo lubię to robić, ale niekoniecznie umiem. Cześć, moja bombka przedstawia niebo, oczywiście niebieskie sklepienie na górze, jak witraże w kościołach. Gwiazdki oraz takie kolorowe oraz srebrne symbolizują pierwszą stojącą gwiazdkę, po której oczywiście otwiera się prezenty i zaczyna się tak naprawdę wigilia. Tutaj no to co, chmurki, przecież to proste. Tak jak w przypadku takich odcinków, to wy widzowie decydujecie o tym, kto wygrywa, dlatego wpadajcie na mojego Instagrama, by w przyszłości móc decydować o tym, kto właśnie zajmie pierwsze, a kto ostatnie miejsce. Wrzuciłam właśnie ankietę na Instagrama i teraz czekamy 15 minut na wyniki. Ale przed ogłoszeniem wyników zobaczmy, co kryje w sobie bombeczka. Tak jak wiecie, w każdym moim vlogu, w masowym odcinku wybieram z choinki bombkę, w której znajduje się wyzwanie albo pytanie, które daliście mi na Instagramie. Teli napisała: zrealizuj list od osoby starszej. Kochani, no niestety jest już za późno na to, by zrealizować list od seniora, ale na tej samej stronie można ich wesprzeć. Ja też tak zrobiłam, kochani, przelałam 1000 zł, no i mam nadzieję, że to też się przyda na jakieś fajne rzeczy. Słuchajcie, widzowie na moim Instagramie zadecydowali, kto zajmuje jakie miejsce. Miejsce czwarte, czyli nowe do widzów. Lipa! Lipa zajmuje... Tuż za podium. Zajmuje Dominik. Tak myślałem, że widzowie nie zobaczy tam artystycznej duszy. Nie masz co się martwić, bo i tak w tym odcinku nie ma przegranych, ponieważ każdy dostaje jakąś nagrodę. Ale fajnie, dziękuję bardzo. I to jest dla ciebie świąteczny upominek. Jej, to od razu sprawdzą. Nice. Czy to jest z cukru? Kocham słodyczy bardzo. Miejsce trzecie, czyli już to ostatnie jakby na podium, zajmuje... Fausti, to ja! Czyli ja! O, słuchajcie, ej, ja mam kubek nice i słodycze. Solidny. A ty co to jest? To jest kubek, tylko świeczka. A, to jest wosk, a nie kubek. W sensie to jest kominek i tutaj się rozpuszcza wosk. Mega fajnie. Ej, to łeb. No dobra, no to przechodzimy do chyba ogłoszenia to, pierwszego miejsca. To na pewno jest jasne, że pierwsze to Pola. No nie ma szans, żeby było inaczej. To, ja też myślę, najlepsza, że nie ma szans, ale zawsze jest. Nie, nie ma szans, żebyś nie była pierwsza. Tak, no mówię, nie ma szans, żebym nie była pierwsza. A, czyli ty to dobra. No najlepsze prezenty. No i to razem nie jest inaczej, bo pierwsze miejsce i najfajniejszy, największy prezent wygrywa... Najdroższy. Pola! Nie no! I najdroższy! To jest zasłużone. Ale zasłużone. No i oczywiście drugie miejsce, Przemuś. Bardzo ładna bombka, Przemuś, nagroda dla ciebie. Solidna nagroda.